11 minut po godzinie 11. W strefie kulturalnej ogromnie miło mi powitać naszych wspaniałych gości. Jest z nami znany tarnowski historyk, autor wielu publikacji o Tarnowie i nie tylko, Antoni Sypek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I jest z nami wyjątkowo zupełnie, żałuję, że tak rzadko, no ale dobrze, że jest dzisiaj, prezes firmy Lajer, pan Lesław Paciorek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I bez pana Lesława Paciorka ten temat dzisiejszy nie byłby możliwy, a ja się zawsze bardzo cieszę, jak możemy powiedzieć o nowości wydawniczej i to bardzo związanej z Tarnowem i to takiej, która powstała w Tarnowie. No i tak jest właśnie dzisiaj. Nakładem właśnie firmy Lajer ukazała się książka Tarnów cegłą murowany, monografia cegielni tarnowskich 1330-2015. Piękna rzecz, autorstwa pana Antoniego Sypka, który pracował nad tą publikacją też przy pomocy rozmaitych doradców, o tym za kilka minut. No ale wcześniej pytanie do pomysłodawcy, pana Lesława Paciorka, prezesa firmy Lajer. Panie prezesie, to mało macie pracy, że jeszcze wymyśliliście sobie wydanie książki? Pracy, oczywiście nie narzekamy na brak pracy, ale ponieważ tą pracę wykonujemy już od wielu lat, wpadł taki pomysł, żeby w jakiś sposób zachować to, co zrobiliśmy do tej pory dla przyszłych pokoleń, dla osób zainteresowanych. I to był taki bardzo zgrubny pomysł, ale on się potem rozwijał. Rozmawiałem z wieloma osobami, między innymi z panem prezesem Tarnowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Zbigniewem Prociem. I on mówi, że słuchaj, pan Antoni Sypek pisze dla różnych firm, takie historie dla różnych branż, może by tutaj coś na temat ceramiki poszukał. I pierwszy pomysł był taki, że będzie kilkanaście stron dosłownie, taka broszurka, broszureczka na temat historii ceramiki w Woli Rzędzińskiej. Ona zaczęła się w roku 64, trwa do dzisiaj. Można sięgnąć dalej do roku 51, kiedy powstała grupa kilku cegielni, która powiedzmy sobie oddziaływała tu na lokalny rynek, ale na pewnym etapie powiem szczerze, że skłoniło mnie do tego takie niewielkie odkrycie. Otóż na ulicy Sowińskiego, na której zresztą mieszkam, na jednej z kamienic faktycznie odpadł tynk. I ja przechodząc przyjrzałem się bliżej i widzę napis Władysław Brach. No wszyscy z mojego pokolenia, to pamiętamy jeszcze drogerię Bracha, prawda, na rogu ulicy Targowej i Katedralnej. I sobie myślę, przepraszam, dlaczego Brach jest na cegle? Oczywiście dzisiaj Google jest niezawodną skarbnicą wiedzy wszelakiej. Sięgnąłem i patrzę, znowuż wyskakuje pan Antoni Sypek. On napisał artykuł o Brachu i okazuje się, że Brach to nie tylko proszki do prania perfumy, bo takie wtedy w drogerii sprzedawane były artykuły, ale okazuje się, że właściciel i wielki przedsiębiorca cegielni Kantoria. No okej. Okay. Skoro tak, to sięgamy dalej. Rozmawiam z panem Antonim i mówimy, że sięgamy już do historii wszystkich tych cegielni, Mieszczanki, Kantorii, Konstancji. Okej, okay. No a dobrze, a co by było, gdybyśmy dalej sięgnęli? Damy radę? No, pan Antoni mówi, poszukamy, zobaczymy. I tak zaczęliśmy penetrację historii tarnowskiej ceramiki i właściwie zaraz po Tarnowie drewnianym okazało się, że ten Tarnów murowany pojawił się dopiero wraz z lokacją. Około 1330 roku powstały pierwsze obiekty murowane z cegły. No i tak zaczyna się historia tarnowskiej ceramiki i trwa, co jest niesłychane, w sposób nieprzerwany, ciągły do dnia dzisiejszego. I z małej broszury, która miała powstać, powstała całkiem pokaźna ponad książka, żeby nie powiedzieć stron. Nomen omen cegła. Prawie tak, cegła. Ale myślę, że dzięki współpracy z wieloma wspaniałymi osobami, tutaj wspomnę pana Siekierskiego, wspomnę pana Tomaszewskiego, którzy udostępnili cudowne fotografie, niektóre publikowane po raz pierwszy,
udało się tą książkę zilustrować i z nudnego czasem, być może dla niektórych, potoku słów na temat ceramiki pojawiło się wspaniałe dzieło ilustrowane, gdzie na każdej stronie można zobaczyć, co autor miał rzeczywiście na myśli, jak to wygląda. To prawda i powiem, że muszę Państwu powiedzieć, że nie jestem może specem od prac budowlanych i cegła nie jest jakby przedmiotem głównym mojego zainteresowania. Natomiast na tyle, na ile zdążyłam, to przeczytałam już kilkadziesiąt stron tej książki i muszę powiedzieć, że przede wszystkim jest to historia Tarnowa, panie Antoni. Udało się to panu uczynić. To znaczy przez cegłę do budowli i do Tarnowa w ogóle, bo to jest historia Tarnowa właściwie w pigułce, ilustrowana, tak jak pan Lesław powiedział, wspaniałymi zdjęciami. Także możemy na przykład nie tylko wyobrazić sobie, jak ta cegła palcówka na przykład, o której pan pisze, wyglądała, tylko możemy po prostu zobaczyć ją nawet na dzisiejszych budowlach historycznych. Jak długo trwały prace nad tym, żeby z tego pomysłu urodziło się to, co dzisiaj ma swoją premierę? Pani Moniko, to pan prezes już tak wszystko pięknie powiedział, że właściwie to nie wiem, po co ja przyjąłem do studia, kiedy taki wykład pan Lesław tutaj uskutecznił. Książkę pisałem rok czasu. Jak sięgnąłem teraz do materiałów, to rok temu z panem prezesem podpisaliśmy umowę. I tak jak on mówił, wydawało mi się, że będzie broszurowa rzecz. Ale z drugiej strony kwerendy archiwalne i moja na starość wyobraźnia także podpowiadała mi, żeby zrobić coś takiego jak Staczańską. Czyli historia kawiarni tarnowskich, kawy tarnowskiej, a to będzie cegielni tarnowskich. Wspaniała rzecz. Ci strycharze budujący, wyprodukujący pierwszą cegłę, ten zamek tarnowski, który był pierwszą budowlą z cegły. Także z czasem to się rozrastało. Na wakacje tego roku byłem już gotowy, ale to zawsze pod koniec jest najwięcej pracy. No i wspaniała rola fotografa Siekierskiego, pana Stanisława, znanego wszystkim w Tarnowie, który piękne zdjęcia robił. Wspaniała okładka i projekt Łamanie Wojtka Podleśnego, jak pani widzi, złożyło się i zdjęcia Tomaszewskiego, marka kolekcjonera, złożyło się na to, że książka, jak pani sama powiedziała, jest bardzo ładna, estetyczna. Jest to bliźniacza siostra wspomnianej przeze mnie Taczańskiej. Można na półce położyć obie te książki już za... I myślę, że trzecia kiedyś powstanie seria będzie nowa. I muszę państwu powiedzieć, że cegła, wbrew pozorom, może być tematem fascynującym. I to nie tylko dla tych, którzy branżowo są blisko związani. Naprawdę, bo tu pana Antoniego też swada w wspaniały sposób narracji powoduje, że my sobie wyobrażamy właśnie tych wszystkich ludzi, którzy w mozole pracowali na początku, kiedy to wszystko jeszcze było proces ręczny od A do Z. Wyobrażamy, widzimy ten sposób transportu, no i widzimy też te czasy, w których to wszystko się działo, a sięgnął pan daleko, daleko, daleko i o tej historii dawnej, dawnej, dawnej za momencik. Tarnów cegłą murowany, monografia cegielni tarnowskich 1330-2015, ale nie jest to li tylko monografia cegielni tarnowskich, tylko po prostu opowieść o Tarnowie, panie Antoni, murowanym. I sam tytuł, podtytuł wskazuje na to, kiedy ten murowany Tarnów się zaczął. A proszę mi powiedzieć, do jakich najstarszych dokumentów udało się panu dotrzeć, pracując nad tą książką? Najstarsze dokumenty są w ratuszu, są w archiwach muzealnych i obeznany z nimi jest wschodząca gwiazda tarnowskiej historii Łukasz Litwin-Kosecki, który siedzi w XVII wieku i on mi podsunął różne materiały na temat nazwisk pierwszych strycharzy, czyli tych, co robią cegłę, na temat lokalizacji miejskiej cegielni, bo musiała być miejska cegielnia, proszę pani, nawet nie wiedziałem, bowiem prywatni narzucali cenę, wobec tego miejska zawsze regulowała tą cenę, by miasto mogło się rozbudowywać, nie przepłacając. Stąd te najstarsze dokumenty są XVI-XVII wieku. Ja już nie mówię o XIX wiek, który zaczął się nie tych dokumentów jest. Panie Antoni, a co pan, jako historyk, który na Tarnowie zęby zjadł, tak można powiedzieć, czy pan się czegoś nowego dowiedział, pracując nad tą książką? Czy coś pana zaskoczyło?
może nie tyle zaskoczyło, co wiele rzeczy się dowiedziałem. Za każdym razem, jak piszę coś, dowiaduję się. Na tym polega urok tego wszystkiego tego pisania. Ale dowiedziałem się na przykład, że na Pogwizdowie, czyli na folwarku miejskim, Pogwizdow jest to teren miasta między Nowodąbrowską a Starodąbrowską, ciągnący się aż do krzyża, była jedna z pierwszych cegielni w Tarnowie miejskich w XVII wieku i nazwisko Rode, zarządcy tej cegielni miejskiej. Mm-hmm. Ładne interesy musiano wtedy też robić. A jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć z panem prezesem, że Tarnów leży na pokładach wspaniałych iłów krakowieckich. Stąd ta cegła jest wyjątkowej wartości. Te iły krakowieckie ciągną się od Krakowca pod Lwowem aż po Częstochowę. Stąd Małopolska ma wspaniałą cegłę, wspaniały materiał do wyrobu cegły. Wspaniałe zdjęcia, świetna opowieść, pisana tak, że nawet ci, którzy cegłą się na co dzień wcale nie interesują, mogą się rzeczywiście istotnie zainteresować. A oprócz tego wspaniałe ilustracje, fotografie, no a także na przykład ogłoszenia drobne z Pogoni, na przykład z 1903 roku. Cegielnia parowa Stanisława Żelechowskiego oferuje cegłę swego wyrobu w hurtownej sprzedaży po 12 zł za 1000 z odstawą na miejsce budowy, zaś po 11 zł na miejscu w cegielni. Takich ciekawostek w książce jest dużo więcej. Są bardzo stare ogłoszenia o pracy, no bo wiadomo, że w tych cegielniach ktoś musiał pracować. Praca w cegielniach dawniej była wyjątkowo ciężka i wyniszczająca. Dzisiaj oczywiście to już jest przeszłość, ale warto zachować te wspomnienia ludzi, którzy wtedy spędzili swoje całe życie w tego typu zakładach. Jak i to się wam udało. Jaka ilość osób pracowała? 120 do 150 osób w cegielni Bracha. Proszę państwa, w dzisiejszej skali to może nie jest jakaś zawrotna liczba, ale w tamtym czasie Tarnów liczył ile? 20-30 tysięcy mieszkańców. To była naprawdę pokaźna ilość i potężny pracodawca. Więc cegielnie były niewątpliwie jednymi z pierwszych wielkich zakładów przemysłowych Tarnowa. Potem dopiero pojawiły się zakłady energetyczne, zakłady azotowe, kolej mechaniczne i tak dalej. Wcześniej były właśnie cegielnie. Dzisiaj prezentacja tej książki, oficjalna prezentacja, bo dzisiaj właśnie premierowo o tej książce rozmawiamy w Strefie Kulturalnej. Gdzie się odbędzie? Rzeczywiście, dzisiaj w restauracji Pasaż zaprezentujemy w pewnym gronie tą książkę. Pojawi się ona jednocześnie w tarnowskich księgarniach. No właśnie. Także zachęcamy państwa do zainteresowania. Jest to dla miłośników Tarnowa niewątpliwie fajny prezent pod choinkę, zwłaszcza, że publikacja jest ładna i nie będzie droga. No to w takim razie serdecznie polecamy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Życzę kolejnych pomysłów, panie prezesie, bo myślę, że tam jeszcze sporo tematów jest, które w jakiś tam sposób z cegłą, z tą tematyką budowlaną, którą na co dzień się zajmujecie, są powiązane. Przede wszystkim cieszę się, że ten pomysł znalazł swój finał w postaci tej wspaniałej książki, że udało się wokół projektu skupić tylu fantastycznych ludzi, którzy dołożyli do tego swoją właśnie cegiełkę i powstało dzieło. Udział w tym ma oczywiście też i Muzeum Okręgowe w Tarnowie, które dostarczyło wiele materiałów i pomysłów do powstania tego dzieła. Bardzo serdecznie polecamy. Ja jednak podtrzymuję te życzenia, żeby kolejne pomysły były związane z rynkiem bardzo wydawniczym. Bardzo się, bym się cieszył. Takie pomysły na pewno się za pani jakiś Moniko, czas pojawią. Dobrze pani to powiedziała. A na razie promujemy tę książkę i bardzo się cieszymy, że ukazała się właśnie w Tarnowie i właśnie dzięki firmie Lajer. Prezes firmy Lesław Paciorek i tarnowski historyk Antoni Sypek, autor tej monografii, byli państwa i naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Serdecznie dziękuję.